A co sądzi pani w ZUS-ie, w banku czy w autobusie? Mam kompletnie w dupie tak naprawdę, więc to jest moje ciało, mój wybór. Oczywiście wiesz, to wszystko trwa chwilę tak naprawdę i nie wiesz, co karma podyktuje i kiedy nas stąd zabierze i będziemy gdzie indziej, więc jakby w naszych kręgach jest to jakby normalne i wiesz, i będziemy fajnymi dziadkami. Ben. Także witam was wszystkich w kolejnym odcinku Rozmów Tatuowanych. Dzisiaj spotkaliśmy się z Bartkiem. Hello. Bartek jest dosyć fajnie wytatuowany, także mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa będzie owocna i fajna. Także Bartek, powiedz mi na początku, czym ty się zajmujesz na co dzień, powiedz mi? O boje, czym się nie zajmuję? Czym się nie zajmujesz na co dzień? Wiesz co, nie jestem górnikiem. Nie prowadzę autobusu, ale ogólnie fakt. Jasne, zajmuję się wieloma rzeczami. Nagrywam i prowadzę filmy dla Run Colors w Polsce. Kiedyś robiłem to dla The Avenue, więc zapraszam na subskrypcję na YouTubie Run Colors. Mówimy tam o butach, etc., więc sami sprawdźcie. Dodatkowo prowadzę salon barberski w Poznaniu, nazywa się Hank, gdzie również zapraszam. No a najważniejsze i największym źródłem jakiby dochodu u mnie jest, reprezentuję w Polsce kilka marek ze Stanów Zjednoczonych, między innymi Half Apparel, Half Footwear, Diamond Supply, Obey, Glassy Sun Haters, Primitive Skateboards Apparel, więc jakby cokolwiek znajduje się w sklepach jest jakby z mojej ręki i gdzieś tam to. No do tego oczywiście jest cały PR, marketing, social media i tak dalej. Okej, okay, a może dotrzymać, mam mikrofonik, także w swoich klimatach, w tym co ty robisz, tatuaż, to jest po prostu nie przeszkadza w pracy, nie przeszkadza w żadnych takich czynnościach. Powiedz mi, jak to było, jak ty odbierasz tatuaż w miejscu pracy, jak ciebie, powiedzmy, odbierają też jako osoby, która jest wytatuowana i prowadzi swój interes, swój biznes, bo to jednak w tym kraju, jednak, jak wiesz, różnie to bywa. Wiesz co, nie wiem tak naprawdę i cholera w ogóle się tym nie przejmuje, wiesz, zauważyłem, no mnie nie było 15, tam 16 lat w Polsce, jestem dopiero od 4-5, prowadzę swoją własną firmę, więc jakby nie jestem uzależniony od nikogo. A co sądzi pani w ZUS-ie, w banku czy w autobusie? Mam kompletnie w dupie tak naprawdę, wiesz, to jest moje ciało, mój wybór, moje życie, moja droga, nikogo nie krzywdzę, nikomu, wiesz, nie, nikogo nie okradam, wiesz, ludzie mówią, że wstyd, wiesz, kraść to jest wstyd, wiesz o co chodzi, a jakby my nikogo nie krzywdzimy, to jest moje ciało, mój wybór, wiesz, życie i tak jest wystarczająco to czarno-białe i jeśli w ten sposób możemy trochę kolorów prowadzić, to super, nie? Także tak to mniej więcej wygląda. A powiedz mi, jak ty, kiedy ty zadecydowałeś, że wytatuujesz sobie jakieś wzory takich, powiedzmy, pospolicie mówiąc, w miejscach widocznych, powiedzmy, jak dłonie, jak właśnie twarz, bo to jednak mimo wszystko wiemy, o co tu chodzi w tym kraju, jednakże to. Ale ta decyzja, bo nie każdy łatwo podejmuje takie decyzje. Wiesz co, jestem poważnym i dorosłym facetem, ja już mam prawie 40 lat, więc jakby mój syn ma 12, więc jakby jest firma, więc jakby nie zastanawiałem się nad tym, wiesz, czy robić twarz, czy coś, po prostu mam na to ochotę i to robię, tak? I tak jak wspomniałem, robię to dla siebie. To nie jest dla ciebie, dla kogoś z naszych kolegów, to jest moje, to jest dla mnie. A miejsca widoczne, ponieważ nie ma miejsca już tam, gdzie jest to wszystko ukryte i jakby sprawa prosta. Zacząłem się tatuować mając 16 lat, więc to jest, wiesz, 20 kilka lat temu, tak? Więc żyję, wiesz, w subkulturze, w popkulturze, jakby zwał, jak zwał, punk rock, hardcore, straight edge, jakby w naszych kręgach jest to jakby normalne i wiesz, i będziemy fajnymi dziadkami, wiesz, no także tak to wygląda. Czyli łamiesz też stereotyp takiego tradycyjnego 40-latka, 35-latka, bo to jednak. To jest fajna sprawa. Też właśnie moja osoba, ja dopiero mam 30 lat, no 31 za chwilkę. Ja już jestem też tak odbierany jako trochę szalony, ale u ciebie to jest bardzo fajne, bo jednak fakt, tak jak mówię, trzeba wprowadzić trochę koloru, nie może być to życie czarno-białe, to musi być po prostu. No musimy robić to, co lubimy. Oczywiście, wiesz, to wszystko trwa chwilę tak naprawdę i nie wiesz, co karma podyktuje i kiedy nas stąd zabierze i będziemy gdzie indziej, więc jakby jeśli mamy szansę być gdzie jesteśmy w tym momencie, róbmy wszystko to, na co mamy ochotę. Ja zawsze powtarzam, tak długo jak nikogo innego nie krzywdzimy, nie? A jakby tatuaż nie jest żadnym złem, przez które, nie wiem, krzywdzimy dzieci, kogokolwiek i tak dalej, więc czemu nie, wiesz, no mój syn ma 12 lat i nie lubi tatuaży, ale uwielbia je u mnie, także jeżeli mówię, że zrobiłem sobie nowy tatuaż, właśnie mówi, tata, znowu kolejny. Ostatni najnowszy jest Kapitan Ameryka, więc jakby jest to petarda, nie? Więc lubię Kapitana Ameryka jako pierwszego superbohatera. Mój syn go uwielbia, więc wręcz zrobiłem ten tatuaż dla niego. Nie? Leży u siebie. Okej, jeszcze jedno pytanko. Czy twoje
tatuaże mają jakieś znaczenie, czy po prostu robisz to, bo fajny wzór jest, czy fajny kolor, czy ma jakieś znaczenie? Wiesz co, tak, wszystkie moje tatuaże mają znaczenie, żaden nie jest zrobiony z przypadku. Dosłownie wszystkie są zrobione w którymś etapie życia i coś symbolizują, bądź jest to coś grubego, bądź jest to coś niezmiernie personalnego, ale tak, wszystkie są jakby symbolem dla mnie czegokolwiek. Okej, także ja dziękuję tobie bardzo za rozmowę, a wy, jeżeli spodobał wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie subskrybujecie kanału, zapraszam bardzo serdecznie i obserwujcie mnie na wszystkich social media, także pozdrawiam serdecznie, hej! Pozdrawiam, siemano, elo!